To jest, nie wiem, nie wiem nawet jak do tego, jak to ugryźć, nie? Jest na przykład dwóch starych dziadów, kurwa, bliźniaków. Przepychają się między sobą, wyzywają się, obrażają, nagrywają na siebie filmiki. Wiem, ja także nagrywałem, wiadomo na kogo filmiki, ale to było w żartach, dla jaj, a oni to robią na poważnie. Chłopy po 60 lat nagrywają sobie filmiki na YouTubie, obrażają się, wyzywają się, cisną po sobie. Bracia rodzeni. Nie wiem. Jest to dla mnie niezrozumiałe. No i są też inne, również poboczne osoby, których też nie rozumiem. Jakieś rozprawy w sądach, rzucanie kebabami. Chociaż to było zabawne. Zabawny ten filmik był z kebabem. Akurat mi się bardzo podobał. No ale tutaj jakieś tam znieważenia, jakieś rozprawy, sprawy, sądy, jeżdżenia, kurwa, przez całą Polskę. Nie wiem, może ktoś śledzi to uniwersum. No ja już jakiś czas tutaj śledzę. Sobie oglądam, że tak powiem. Ale mnie najbardziej bawią ci te stare dziady, nie? No tam obejrzę sobie. Jak na przykład jestem w robocie, albo sobie gram na konsoli czy coś, to sobie coś puszczę w tle, no i sobie leci, nie? No i naprawdę te dziady, co oni już odpierdalają, no to nie wiem. Może ktoś ogląda, może nie. Może ktoś mi wytłumaczy, czy to jest normalne. Kurwa, dziady po 59 lat jeżdżą po Polsce bez celu. Jeden ten Barney na przykład rok temu zawiózł Konona. Nie, najpierw wziął Majora z Warszawy. Pojechali do Białegostoku po Kononowicza. I z tego Białegostoku zajebali na sam dół Polski do Bielsko-Białej na rozprawę. Jeszcze później ten Barney odwiózł tego Konona i przyjechał z Majorem do Warszawy, nie? Nie wiem, to chyba się działo półtora dnia, czy cały dzień. Nie wiem. I nic z tego nie miał, nie? Nie wiem, no. Nie wiem nawet jak to mam skomentować. Może i my w takim wieku też będziemy tacy, może